Dzień dobry, witajcie w nowym filmiku na moim kanale. Dziś zapraszam Was na przegląd kilku jesiennych stylizacji z białą lnianą koszulą. A jakiś czas temu, jeszcze przed wakacjami, kupiłam sobie właśnie taką białą lnianą koszulę w sklepie Massimo Dutti. A len zazwyczaj kojarzy nam się z okresem letnim. Dlaczego więc nie wykorzystać go w jesiennych stylizacjach? Moje propozycje dla Was na dziś prezentują się właśnie tak. I zaczynamy od klasyku, czyli białej lnianej koszuli, do klasycznych jeansów, do granatowych jeansów, do jeansów przecieranych. I tutaj możecie założyć albo sportowe sneakersy, albo na przykład jesienne botki. Do tego gruby sweter. Mój jest ze sklepu Zara, ma już co prawda kilka lat, ale cały czas świetnie się trzyma. Torebka i prosta stylizacja, ale bardzo efektowna. Biała lniana koszula, gruby sweter, dżinsy, botki i jesteście gotowe. Moja druga propozycja to połączenie klasyki i trochę sportowego stylu. Można powiedzieć, że właśnie w moim stylu. I mamy tutaj znowu oczywiście białą koszulę, ale do niej założyłam brązowe woskowane spodnie, które są ze sklepu Candy.tm, do tego botki zamszowe i kamizelka. Kamizelka sweterkowa z odrobiną kaszmiru, która pochodzi ze sklepu Mango i też kupiłam ją kilka lat temu. Prosty look, ale też robi wrażenie. Na to płaszcz jesienny ze sklepu Colin w przepięknym odcieniu brązu połączony z różem, takim ostrym różem, okulary, torebka i jestem gotowa do wyjścia. Moja trzecia propozycja to biel i czerń. I tutaj do białej koszuli założyłam czarne spodenki z ekoskóry Spinko. Do tego czarne kozaki, wysokie kozaki na płaskim obcasie, które są z Zary i też mają kilka dobrych lat. A na wierzch marynarka. Marynarka biało-czarna, nieco dłuższa w kroju, z poduszkami. Nie do końca dopasowana, taka powiedziałabym bardziej luźniejsza, w srebrne dodatki i szalik w odcieniu fioletowym. Co ciekawe, jest to szalik mojego Massimo, ale myślę, że nie obrazi się, jak pożyczę go właśnie do takiej stylizacji. Told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now. Moje drogie panie, pozostajemy dalej w temacie bieli i czerni i zostawiam spodenki. Cały czas mam na sobie białą lnianą koszulę i czarne wysokie kozaki, ale zakładam na wierzch sweterek. Sweterek taki troszkę w stylu Chanel, który jest z Zary i ma też już kilka dobrych lat. A dopełnieniem całości jest oczywiście płaszcz, który mogliście zobaczyć w ostatnim holu na moim kanale, a w sumie to w pierwszym jesiennym holu tutaj na moim kanale. Płaszcz, który jest z Zary, przepięknie wygląda. Tutaj mamy połączenie czerni, zieleni, bieli, czerwieni, więc naprawdę super komponuje się w takiej stylizacji. No i oczywiście torebka od Pinko. I już ostatnia stylizacja na dziś, czyli połączenie białej lnianej koszuli z
szerokimi spodniami. Spodnie w kratę z nieco wysokim stanem. Spodnie są ze sklepu Baj Chruścińska. Kupiłam je chyba rok albo półtora roku temu. Spodnie w odcieniach karmelu, brązu, beżu. Fajnie też komponują się z dużą chustą. Chustą w tym samym kolorze, którą widzicie, mam zarzuconą na koszuli. Wyciągnęłam też kołnierzyk, żeby był tutaj taki bardziej drapieżny akcent i oczywiście na wierzch trench. Trench karmelowy, klasyk w szafie. Trench jest ze sklepu Holistic, mam go z zeszłego roku. Do tego torebka od Pinko, botki i znowu jestem gotowa do wyjścia. Jak Wam się podoba ta stylizacja? Moi drodzy, to będzie tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Teraz już znacie kilka moich propozycji na wykorzystanie białej linianej koszuli w Waszej garderobie w jesiennych stylizacjach. Jestem ciekawa, czy macie w swojej szafie taką koszulę, a może jednak wolicie koszule bawełniane, klasyczne bawełniane i też podobnie je komponujecie. Czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa!